Cześć, tu Marcin z Browaru Domowego Lichtus. Dzisiaj trochę o tym, jakie mam doświadczenia, jeśli chodzi o kontrolę temperatury fermentacji. Zapraszam. Tak, dzisiaj trochę o temperaturze fermentacji, jak zacząłem się bawić, czy bawić. Tak naprawdę jak zacząłem kontrolować tą temperaturę fermentacji, bo tak naprawdę temperatura fermentacji jest w tym momencie najważniejszym tematem, bo piwowar robi brzeczkę, przygotowuje ją, a tak naprawdę piwo robią drożdże i drożdże muszą mieć jak najlepsze warunki do tego, żeby to piwo zrobić bez żadnych wad, bez żadnych nieoczekiwanych, to znaczy niepożądanych efektów. I tak moja przygoda, jeśli chodzi o kontrolę temperatury, to znaczy na początku to była kontrola temperatury tak naprawdę żadna. Było powiedziane, ok, drożdże pracują w temperaturze od do, na przykład od 20 do 22 stopni. Patrzyłem na termometr pokojowy i widziałem, że jest 21 stopni w pokoju. Stwierdziłem, ok, spoko. Więc moja kontrola temperatury fermentacji ograniczała się tylko i wyłącznie do tego, że sprawdzałem, jaka jest ta temperatura otoczenia. Potem dorobiłem się, to znaczy kupiłem sobie taki termometr, taką naklejkę na fermentor. To jest w ogóle hicior. Nigdy nie odczytałem z tego temperatury. Nie wiem dlaczego, tam była skala niby od 20 do 20, do 30, nie pamiętam już teraz, ale powiem szczerze, nigdy z tego nie odczytałem temperatury. Tam to są takie czarne paski ze skalą i tam to się jakoś niby ma zabarwiać, przebarwiać i tak dalej. Nie wiem, nie działało mi to nigdy. W związku z tym robiłem te piwa na zasadach takich, że no pilnowałem, żeby ta temperatura za wysoka nie była. Jak miałem te mocniejsze piwa, to przenosiłem fermentor do garażu. Tam jak miałem około 16 stopni, to stwierdziłem, ok, dobra, na takich US-ach pójdzie. Ale potem zaczęły się problemy takie, że te piwa były po prostu takie alkoholowe, estrowe i tak dalej. Czasami nie bardzo to szło w parze czy ze stylem, czy ogólnie ze smakiem, bo dzisiaj już po nieco ponad 100 warkach mogę powiedzieć, że piwo dla siebie robię takie, które mi smakuje. Odszedłem już praktycznie od tych piw takich jakichś, nie wiem, specjalnych. Próbowałem robić i kwasy, i zakwas, kwasy, ale niestety nie mam ręki do tych kwasów, nie mam chyba cierpliwości do tego, jakoś nie bardzo mi to, chociaż lubię pić. W tym roku wróciłem ogólnie do lagerów, a wśród lagerów, przy produkcji lagerów czy przy fermentacji lagerów ta temperatura jest naprawdę najbardziej istotna. W związku z tym stwierdziłem, że jeśli ma być jakakolwiek kontrola temperatury, no to muszę kupić sobie chyba lodówkę, no bo w temperaturze pokojowej takiej, no to można fermentować ewentualnie jakieś belgi, no jakieś wajcena by też można było. To wszystko zależy od tego, jaka ta temperatura jest, ale tak jak zakładam, 21 stopni to jest tak średnio temperatura w domach, plus minus, nie wiem, 1 stopień. No to tak to właśnie wygląda, że tak naprawdę tej kontroli nie ma. A co najważniejsze, to, że mamy temperaturę otoczenia na przykład 21 stopni, to nie znaczy, że temperatura fermentacji taka jest, bo przy fermentacji burzliwej, szczególnie w tych pierwszych dniach, kiedy ta fermentacja startuje i jest najbardziej burzliwa i te drożdże są najbardziej żarłoczne, one się tam rozmnażają i tak dalej, zjadają te cukry, one się same napędzają, powodując, że temperatura brzeczki jeszcze wzrasta. Sam ostatnio z ciekawości sprawdziłem i przy piwie 20 litrów 13 plato temperatura potrafiła wzrosnąć przez pierwsze 3 dni o 2 stopnie Celsjusza. Także jest to sporo, czyli w tym momencie trzeba było dochładzać tą brzeczkę. Kupiłem lodówkę i zacząłem od sterownika. To był mój pierwszy sterownik, znany pewnie. Taki, o, Ingbird, on ma taką sondę, taką długą sondę i ta sonda, są zwolennicy w
wsadzania takich condy do piwa. Są też tacy, którzy nie są zwolennikami wsadzania czegokolwiek do brzeczki na początku, żeby nie zakazić. Tak dalej. No oczywiście zawsze jakieś ryzyko jest, dlatego są też również takie mniejsze sondy, mniejsze termometry, jak gdzieś tutaj też mam, o na przykład takiej wielkości, ale są też takie tyci, o na przykład takiej wielkości, nie? I takiej wielkości też mam tutaj sterownik, zaraz pokażę. Ten Inkbird spisuje się naprawdę całkiem ok, zawsze tą sondę mam w piwie, z tym, że on czasami ma takie dziwne zachowania, że nagle włącza, nagle rozłącza, temperatura nagle skacze o 2 stopnie, potem znowu spada i to może mieć zły wpływ szczególnie na lodówkę, bo lodówka co prawda ma jakieś tam zabezpieczenie na tej sprężarce, żeby po prostu nie włączała się, nie wyłączała, bo jest to niekorzystne, ale no do tej pory lodówka działa, nic się nie dzieje, Inkbirda używam najczęściej ostatnio do dogrzewania piwa, bo w tej chwili, jeśli mam w garażu na przykład temperaturę 12 stopni, to zakładam matę grzewczą i dogrzewam piwo, czyli zmieniam tak jakby ten, nie chłodzę, tylko dogrzewam je. Tak, z czasem stwierdziłem, że bo są takie tańsze jakieś rozwiązania i tak dalej i stwierdziłem, że sprezentuję sobie taki sterownik, on jest znany, to jest sterownik, taki sterownik, to jest tak naprawdę nic innego jak taki termostat STC1000 w takiej pięknej obudowie, no to tutaj od jednego z piwowarów, tutaj nie ukrywam, że to kupiłem, bo mówił, że coś takiego robi, no ale jest to bardzo duże urządzenie z takimi kablami, tu jeszcze są dwie wtyczki do podłączenia lodówki czy też na przykład maty grzewczej czy kabla grzejnego i to w taki sposób działa. Nie polecam tego do fermentacji, do sterowania temperaturą fermentacji, do kontroli, do sterowania tak naprawdę temperaturą fermentacji z tego względu, że to ma dosyć dużą histerezę, to ma tam chyba, nie wiem, 0,5 stopnia czy coś takiego, także czasami jeden stopień to naprawdę robi różnicę, on się po prostu wyłącza wcześniej, włącza później i tak dalej i to powoduje, że temperatura tej brzeczki jest jak sinusoida, tak? Ona nie jest na w miarę stałym poziomie, tylko tak, jeśli te wahania są powiedzmy plus minus 0,1 stopnia, tak jak jest to na przykład na Brupilesie, to tutaj nie ma w ogóle żadnego znaczenia, ale jeśli to jest już powiedzmy około stopnia czy 0,75 stopnia, to już może mieć znaczenie, to już drożdże odczuwają i to może się objawiać takimi wadami jak na przykład aldehyd octowy czy też siara, bo drożdże są po prostu znerwicowane, bo nie wiedzą, czy jest ciepło, czy jest zimno i ta temperatura cały czas wachluje. Tak, i taki sterownik, on w sumie działa, tak samo Inkbird z lodówką, polecam, podłączamy lodówkę do takiego sterownika i po prostu lodówka się włącza albo wyłącza. Lodówkę ustawiamy gdzieś tam na, może nie na całkiem na minus, znaczy na minus, na minimalną, czy tam maksymalne chłodzenie, czyli minimalną temperaturę, tylko ja to tak ustawiam mniej więcej tak na 2/3 mocy, że tak powiem, tą lodówkę. No i ostatnim tak naprawdę takim urządzeniem, które używam do kontroli temperatury fermentacji, to jest już Brupilec, o którym wiele razy wspominałem, czy na moich filmach, czy gdzieś tam pisałem też na Facebooku. Brupilec, czyli taki kontroler temperatury oparty na module SP8266. Ja tutaj mam taki moduł. To jest taka większa wersja tego modułu i ten pierwszy mój sterownik, który zbudował jeden kolega piwowar, właśnie jest oparty na tym sterowniku, a ja z uwagi na to, że bardzo mi się to spodobało, jak to w ogóle funkcjonuje, bo tak naprawdę zakładamy zadaną temperaturę, obsługujemy to wszystko przez Wi-Fi, przez stronę internetową, tam mamy piękne wykresy, jak ta temperatura się zachowuje, czy jest w miarę stała i tak dalej, i tak naprawdę no plus minus
0,1 stopnia. To jest taki standard przy tym sterowniku, przy tym kontrolerze. To jest naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o taką już bardziej zaawansowaną temperaturę fermentacji. A dokładając do tego jeszcze iSpindle, który też ma swój termometr, ja widzę mniej więcej z dwóch termometrów, że ta temperatura jest na podobnym poziomie i to mnie uspokaja i nie ukrywam, że ta stałość temperatury powoduje, że te piwa są lepsze, czyli stała temperatura, bez żadnych wahań i tak dalej. Ja tutaj zrobiłem sobie ostatnio, to też już pokazywałem na Facebooku, to jest mój ten, tutaj jeszcze taka pokrywka przychodzi. To jest zrobione z takiego starego, takiego włącznika czasowego, o, tego typu. To wywaliłem całe, tam jest taki zegar i to działa na zasadzie, że to cały czas dookoła chodzi 24 godziny na dobę i się włącza i wyłącza, tak jak sobie to założymy. A tutaj wyciągnąłem całość, tak naprawdę zależało mi na tej obudowie. Obudowę wykorzystałem z tego właśnie, bo mam tutaj wtyczkę, mam gniazdko i tak naprawdę już mam bardzo dużo. Oprócz tego trzeba to zasilać. No zasilanie jest wiadomo z gniazdka, ale sam ten układ, ten moduł ESP, ja tutaj do tego musiałem użyć ten trochę inny niż ten, który tutaj pokazuję, bo to jest ten większy, to mam w innym sterowniku, a tu mam taki mniejszy, się nazywa D1 Mini, a nie mogę tego otworzyć, bo jest skręcone śrubami, ale on tutaj jest, spróbuję go jakoś wydobyć, a dobra, się trochę porozłączało, ale nie szkodzi, o, to jest dosłownie taki malutki, nie? D1 Mini i on już w zupełności wystarczy. O, proszę, to tak porównanie, nie? To jest dokładnie to samo, przynajmniej do tego to wystarczy. Wystarczy w zupełności. Oprócz tego potrzebny jest przekaźnik, taki 5-woltowy oraz musimy, to wszystko jest zasilane napięciem 5V i potrzebny jest do tego zasilacz 5-woltowy, przynajmniej 1-amperowy. Wykorzystałem do tego starą ładowarkę do telefonu. Wyciągnąłem całość tam ze środka i no i tutaj umieściłem. To jest ta ładowarka, nie? Przekaźnik i ten. Oprócz tego dwa przewody z tymi czujnikami temperatury. Tutaj jeszcze dochodzi taki rezystorek i tak dalej. Także to wszystko jest bardzo zwarte, takie kompaktowe, rzekłbym, i działa. I to jest zupełnie inna bajka, jeśli chodzi o kontrolę temperatury, bo widzimy wszystko, możemy włączyć sobie logowanie, przebiegi, wykresy i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, co się dzieje, widzimy, kiedy się włącza lodówka, kiedy się lodówka wyłącza i tak dalej. Tak, i to by było tak w zasadzie na tyle, takie krótkie podsumowanie tych moich doświadczeń, jeśli chodzi o temperaturę fermentacji, bo fermentacja jest najważniejsza w piwowarstwie. Zresztą nie tylko w piwowarstwie, i w winiarstwie, i pewnie w cydrownictwie, i tak dalej, i tak dalej. Także polecam, powiem tak, no te części tutaj to są naprawdę śmiesznie tanie. To naprawdę, jeśli ktoś ma trochę takiego, powiedzmy, umiejętności takich technicznych, to naprawdę zbudowanie czegoś takiego nie jest jakimś nie wiadomo jakim problemem. W zasadzie trzeba kupić przekaźnik, który kosztuje 5 zł. Ten moduł, no on jest chyba trochę droższy, bo on kosztuje chyba z 2 dychy. Także z 25 zł, do tego te czujniki, nie wiem, one są chyba, dwa kosztowały chyba też dychę. No i jeśli ktoś ma jakiś taki starą ładowarkę, to może też wykorzystać. I tyle. Oczywiście to można też zrobić na zasadzie jakichś tam, nie wiem, kabli, obudów i tak dalej. Ale za takie pieniądze oczywiście można mieć naprawdę spoko ten sterownik. I ja ogólnie go polecam. Polecam, jest naprawdę spoko. Wgranie oprogramowania jest bajecznie łatwe. Podłączany jest ten moduł przez USB. On tutaj ma takie mikro USB gniazdo. Nie? Tu można normalnie sobie to podłączać.
Teraz będę pracował nad takim troszeczkę, bo tutaj tych kabli jest dużo, także będę chciał to troszeczkę, że tak powiem, zminiaturyzować, żeby tych kabli tak nie było na zewnątrz, no i sobie to będę usprawniał. Pierwszy prototyp zadziałał, kolejne pewnie, mam nadzieję, że będą działały. Zaopatrzyłem się tutaj w parę elementów elektronicznych, lutownice, nie lutownice, różne jakieś takie złączki, nie złączki i wiele elementów. Także topniki, nie topniki i cyny. Także będę sobie lutował. A tak jak mówię, temperatura fermentacji najważniejsza. No i oczywiście, tak samo ważna jest cierpliwość i higiena. Czyli cierpliwość, higiena, do tych moich dwóch haseł, że tak powiem, przewodnich, jeszcze dochodzi temperatura fermentacji, jeśli chodzi o produkcję domowego piwa. Pozdrawiam, browar Lichtus. Wszystkiego dobrego. Na razie, cześć.